This biblical exposition we organized in our church in April. Tą wystawę Biblii organizowaliśmy w naszym kościele, w naszym zborze w kwietniu. From Friday till Sunday. Od piątku do niedzieli. It was in the main hall of the church, worship hall. To było w głównej sali zborowej. And we had also two lectures on Friday and Saturday. I były dwa wykłady w piątek i w sobotę. The people who came for the biblical exposition, they had to fulfill some forms with questions, and they could find the answer of the questions on the panel. Ludzie, którzy przyszli na wystawę Biblii, mieli możliwość wypełnić taką ankietę z pytaniami i odpowiedzi na pytania mogli znaleźć na tym, co było napisane na tych panelach. And it was very interesting for them to discover new things. I to było dla nich interesujące dowiedzieć się nowych rzeczy. In the past we organized this in a mall. W przeszłości również organizowaliśmy takie rzeczy. And it was visited even by the owner of a network of malls in Romania. I nawet właściciel sieci network of malls. Właściciel sieci centrum handlowych również uczestniczył w tym. Jewish, very rich. Żydzi są bardzo bogaci. And he was very happy to see Old Testament there. I był bardzo szczęśliwy, widząc Stary Testament tam. And on Sunday we changed the arrangement in order to put again the chairs. I w niedzielę zmieniliśmy układ, żeby postawić krzesła tak jak na nabożeństwo. And we had also sermons on this theme of the Bible. I mieliśmy kazania na temat właśnie Biblii. On the other area, here we are to international scientific conference. Jeżeli chodzi o inną dziedzinę, tutaj jesteśmy na edukacyjnej, naukowej konferencji. This is in the Parliament of Romania. To jest w parlamencie Rumunii. It was about the freedom and also freedom of men and also about other contemporary issues. To było na temat wolności człowieka i różnych innych współczesnych tematów. Yeah. This is my son. To jest mój syn. My brother. Mój brat. All of us wrote articles. Wszyscy napisaliśmy artykuły. And the articles are in these big volumes. Already published. I artykuły są w tych grubych książkach, które już zostały opublikowane. Was organized with the Chamber of Deputies, with the Senate, with the government. To było zorganizowane wraz z rządem, senatem. And what we wrote, and it is everywhere in Romania, but also in universities in different parts of the world. To, co napisaliśmy, zostało opublikowane w uniwersytetach w różnych częściach świata.
It is biblical from the Brethren theology. To jest biblijne z perspektywy teologii braterskiej. So we used this tool. Więc używamy tych narzędzi. In order to share the Bible teaching. Po to, żeby dzielić się biblijnym nauczaniem. Also, we are involved in political things like helping families who that lost their children. Również pomagamy, jesteśmy zaangażowani w pomaganie rodzinom, które straciły dzieci. Or pro-life. Tak zwane pro-life. Również pro-life. It is important to be present in the society. Jest ważne, żebyśmy byli obecni w społeczeństwie. Even if our number is not big. Nawet jeżeli nie jest nas dużo. Because the message we have to share. Z powodu przesłania, jakim musimy się dzielić. Is eternal. To jest wieczne. And from God. I od Boga. The Brethren Biblical Education is organized as you see here. Edukacja biblijna w kościołach braterskich jest zorganizowana w ten sposób, jak widać tutaj. The most important is in the local churches. Najważniejsze to jest to, co jest w lokalnych zborach. Also on regional grassroots Bible training. Również jest tak zwany regionalny trening biblijny, co się nazywa grassroots. We divided the country in different zones. Dzielimy kraj na różne strefy. And the churches from that area, they work together on different projects. I kościoły w tych miejscach pracują razem nad różnymi projektami. For example, if we want to train Sunday school teachers. Więc jeżeli mamy wyszkolić nauczyciela szkółki niedzielnej, we invite somebody from AMEC. Zapraszamy kogoś z AMEC. And it is more efficient to have a conference. To jest bardziej efektywne, żeby robić konferencję. And train more Sunday school teachers from different churches. I wyszkolić różnych nauczycieli szkół niedzielnych z różnych zborów. Then taking just 3-5 Sunday school teachers from a church. Niż po prostu wziąć tylko 3 do 5 kandydatów ze zboru. Also on the national level is a Bible college. Jeżeli chodzi o poziom narodowy, mamy college biblijny. The Brethren Union take care these courses. Ta wspólnota zborów braterskich zajmuje się tymi kursami. It is a non-accredited program. To jest program bez akredytacji. But very useful. Ale bardzo użyteczny. The same there a few missionary schools in Romania. Mamy też szkołę misyjną w Rumunii. And they have students. I oni mają swoich studentów. The courses also are not accredited, but the most important is that they equip missionaries. Te kursy również nie są akredytowane, ale najważniejsze jest to, że wyposażają misjonarzy. And at the university level is Timoteus Bible Institute. I na poziomie uniwersyteckim mamy Instytut Biblijny Tymoteusz. With this pastoral theology program. Z tą teologią pastoralną. And in the fall with the master program. I na jesień zaczynamy program magisterski.
Okay, this is what I wanted to say about equipping new leaders. To chciałem powiedzieć o wyposażaniu nowych przywódców. It is a process and we must work together with the churches, leaders and the workers already involved in the ministry. To jest proces i musimy współpracować z pracownikami, przywódcami, którzy już są zaangażowani w służbę. Okay, I finished with the pictures and the writing and now I will speak on. Teraz już skończyłem z obrazkami i z tym i z tekstem, teraz będę tylko mówił. I need. I don't remember when I have to finish. Quarter past two, the first lecture. And okay. The second one from 2:30 until 3:15. Okay. 2:15 now. Okay. So the theme is about identity. Więc nasz temat to tożsamość. And this is a very important question. To są bardzo ważne pytania. Because if we don't know our identity, ponieważ jeśli nie znamy naszej tożsamości, our behavior and the results of our life would be different. Nasze zachowanie i rezultaty naszego życia będą inne. And identity in Christ. That's the most important. Tożsamość w Chrystusie to jest najważniejsza rzecz. Without a pilot, there is no reason to have a plane. Jeśli nie ma pilota, to nie ma powodu mieć samolotu. Without a doctor, there is no reason to have a hospital. Bez doktora nie ma powodu mieć szpitala. Without a teacher, there is no reason to have a school. Bez nauczyciela nie ma powodu do egzystencji szkoły. Without the Lord Jesus, there is no reason to have a church. Bez Pana Jezusa nie ma powodu, żeby istniał Kościół. The centrality of Christ in the congregation, but also in my life, is so important. Centralność Pana Jezusa w zborze i w moim życiu jest bardzo ważna. Who am I in Christ? Kim jestem w Chrystusie? We have friends who has a beautiful life. Mamy przyjaciół, którzy mają wspaniałe życie. Though they are not saved, they are very, very good persons. Mimo że nie są zbawieni, są bardzo dobrymi ludźmi. They have talents, achievements. Oni mają talenty, osiągnięcia. And even high degree of morality. I nawet wysoki poziom moralności. Am I different from them? Czy jestem od nich inny? There are two extremes. Są dwa ekstrema. I'm a wretched, powerless sinner. Jedno mówi, jestem zdeprawowanym, bezsilnym grzesznikiem. Or another extreme. Albo drugie ekstremum. I'm all I want to be. Jestem wszystkim, czym chcę być. The positive thinking. Pozytywne myślenie. The correct position is this. Who am I in Christ? Poprawne myślenie to kim jestem w Chrystusie. Who am I because
of the work of Jesus Christ in my life. Kim jestem z powodu pracy Jezusa w moim życiu? I had dog. Mam psa. Giant Schnauzer. Taki właśnie rasy Giant Schnauzer. And when I went on the street with the dog. Kiedy wychodzę na ulicę z psem? All the dogs started to bark to him. To pies zaczyna szczekać. But he did this. And everybody disappeared. I kiedy and when he when he turned to them. Kiedy on odwraca się do przechodniów, wszyscy uciekają. Tak. Kiedy on jakby odwraca się do innych psów, to wtedy one uciekają. And it was a big dog, a German Doberman. Więc był taki pies tam Doberman niemiecki. Compare with my dog. Który do mojego psa no coś miał. But he didn't bark. He just left. When he saw the giant schnauzer, just left. Ale kiedy zobaczył tego mojego psa, on nie szczekał, tylko po prostu odszedł. And I asked the veterinarian, the vet doctor. No i zapytaliśmy weterynarza. Why is the Doberman leaving? Dlaczego Doberman odszedł? And the vet said, you don't know? The dogs don't know how big they are. On powiedział, że psy wiedzą, jak duże są. They don't look in the mirror to see how big they are. One nie patrzą w lustro, żeby zobaczyć, jak duże są. As we do. Tak jak my. Not knowing how big he is, he was small in his heart and left from the beginning. Nie wiedząc, jak duży jest, on myślał o sobie jakby, że jest mały, więc poddał się na początku. You know, many times we don't know who we are spiritually. Wiele razy nie wiemy, kim jesteśmy duchowo. Often we don't know this and because of this we behave badly. Często nie wiemy tego i z powodu tego, że nie wiemy, zachowujemy się w zły sposób. We are in Christ. We must look on the mirror of the Word of God. Kim jesteśmy w Chrystusie? Musimy patrzeć do lustra Słowa Bożego. There we find how we look. Tam odkrywamy, jak wyglądamy. You are the most important people on the world in this area. Jesteście najważniejszymi ludźmi w świecie, w tej okolicy. You are children of God. Jesteście dziećmi Bożymi. And because you are children of God, you are Christians, you are the most important people. I ponieważ jesteście dziećmi Bożymi, jesteście chrześcijanami, jesteście najważniejszymi ludźmi. And God has you. Here, in this part of the world. I Bóg ma was tutaj, w tej części świata. Let's look in the Bible, in Acts 11:19-26. Zobaczymy teraz w Biblii Nadzieje Apostolskie 11:19-26. And you'll see who we are in Christ from this text. I z tego tekstu zobaczycie, kim jesteście w Chrystusie. I told you that identity in Christ. I had 21 studies on this, and it is not there are many things to discover in the Bible. Tak jak wam powiedziałem, mam 21 części studium na temat naszej tożsamości w Chrystusie.
Jest bardzo wiele rzeczy, które możemy tam odkryć. Let's read the Bible. Przeczytajmy z Biblii. Lecz ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nie głosząc Słowa Bożego nikomu, tylko Żydom. A niektórzy z nich, mężczyźni z Cypru i Cyreny, gdy przybyli do Antiochii, mówili do helenistów, głosząc Pana Jezusa. I była z nimi ręka Pana, wielka ich liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. I wieść o nich dotarła do uszu kościoła, który był w Jerozolimie, i posłano Barnabę aż do Antiochii. Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I przybyło Panu mnóstwo ludzi. Potem Barnaba udał się do Tarsu, aby szukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. There was an Austrian scientist, Konrad Lorenz, who awarded the 1973 Nobel Prize in Medicine and Psychology. Był taki austriacki uczony, Konrad Lorenz, który zdobył Nagrodę Nobla w 1973 w dziedzinie medycyny. And he discovered a phenomenon. Medycyny i psychologii. On odkrył pewien fenomen. And I don't know if you understand this term. Enthusiasm. No, I don't know this. I try to find in on Wikipedia the term. So he find the phenomenon, and if you check on internet, you can see that he is all the time with the ducks behind him. Więc on odkrył taki fenomen, jakbyście zobaczyli w internecie na jego zdjęcia, on cały czas ma psy, które są za nim. And he discovered the principle of imprinting. On odkrył zasadę imprinting, czyli takiego jakby zaszczepiania czegoś w kimś. Tak myślę. What discovered? There are some species that they have a very short period of time when they discover who is their mother. Więc są niektóre rasy zwierząt, które mają bardzo krótki okres czasu, w którym zdają sobie sprawę, kto jest jego ich matką. And in that 3 weeks for the ducks, for example. I dla kaczek to jest 3 tygodnie. Przepraszam, tam to były psy, nie psy, tylko kaczki. They see first a dog. Więc kiedy one widzą, zobaczą najpierw kaczkę, the ducks will believe that the dog is their mother. One uwierzą, że ten pies to jest ich matka. And they will try to behave as a dog. I będą się zachowywać, próbować się zachowywać jak pies. It sleeps with the dog. It try to bark. Będą spać psami, będą próbować szczekać. But the duck cannot bark. Ale kaczka nie może szczekać. It tries to pinch the cat. Będzie próbował gonić kota. Run after the cars. Biegać za samochodem. At the same time when the duck will see water, immediately in the water.
No i w tym samym czasie, kiedy zobaczy wodę, od razu wskakuje taka kaczka do wody. The problem is the confusion of identity. I problem tam to jest zamieszanie w sprawie tożsamości. And this is the problem. For the ducks is just a few hours. To jest problem. Dla kaczek to jest kilka godzin. And he discovered also that the babies have about 3 months. I on odkrył, że dzieciom to zajmuje 3 miesiące. In which the baby will take something from the world, which will be very deep inside of him. 3 miesiące, w trakcie których to dziecko weźmie coś ze świata, co bardzo głęboko się w nim zakorzeni. Normally for a child, he will grow and many things will be changed in the future. But the duck, they will believe that the dog is their mother. I normalnie takie dziecko później wzrasta, zmienia jakby swój światopogląd, zmienia się, a taka kaczka, ona będzie wierzyć, że pies jest jego matką. And he did this, he waited for the ducks to go out from the eggs. I więc on czekał, aż kaczka się wykluje z jajka. And the ducks will see him. And after that, the ducks will be after him all of the time. I zrobił tak, żeby kaczka po wykluciu z jajka zobaczyła najpierw jego i wtedy ta kaczka będzie już cały czas przekonana, że on jest ich matką. For us, we must know who we are in Christ. Jeśli chodzi o nas, musimy zdawać sobie sprawę, kim jesteśmy w Chrystusie. And we call ourselves Christians. I nazywamy siebie chrześcijanami. Also, I understood that you have Christian in the name of the denomination. I również mamy to słowo chrześcijanin w nazwie denominacji. Here in Acts 11, we have the first time when the name was Christian. Tutaj w historii z Dziejów Apostolskich 11 pierwszy raz ta nazwa chrześcijanin została użyta. It is also in Acts 26. To jest również w Dziejach 26. When Pavel was before Agrippa and Festus. Gdzie Paweł stał przed Agrypą i Festusem. And it is also in James 2:7. Maybe regarding Christian, this name, do they not mock the beautiful name which you bear? I prawdopodobnie w Jakuba 2:7 o tym tytule mówi Jakub i mówi, czy nie z tego powodu oni znieważają szlachetne wasze imię? But we have in 1 Peter 4:16. We have the name Christian the third time in the New Testament. W 1 Piotra 4:16 mamy tą nazwę chrześcijanin trzeci raz w Nowym Testamencie. On the contrary, if he suffers because he is a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God for his name's sake. Jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się tego nie wstydzi, ale niech raczej chwali Boga z powodu tego, dla jego imienia. If you were judged to be a Christian, would you find enough evidences in your life to be convicted? Czy jeżeli miałbyś być sądzony z powodu tego, czy jesteś chrześcijaninem, to czy znalazłoby się wystarczająco dowodów w twoim życiu na to, że rzeczywiście nim jesteś, czy zostałbyś skazany? What is a Christian? Kim jest chrześcijanin? The name
Christianos means belong to Christ. Ta nazwa po łacinie Christianos to znaczy należący do Chrystusa. Christ worshiper. Ten, który wielbi Chrystusa. The word was formed exactly like worship of Caesar. To słowo było uformowane z frazy uwielbienie dla Cezara. Kaisaranos. Kaisar. In Greek. I w greckim kaisaranos, to jest ta cząstka słowa kaisar, Cezar. Wielbicie Cezara. But what happened was that this name, which was to blame the believers, the disciples. I told you that disciple is so is a word with many appearances. I właśnie uczniowie byli nazwani w ten sposób jako chrześcijanie i powiedziałem wam już, że to słowo uczeń ma wiele w sobie niesie. This nickname became a honorable name and we put in our to describe ourselves. I ta nazwa stała się dla nas takim zaszczytnym tytułem i tak siebie określamy. But in Antioch the population gave to the believers this name to blame them. Ale w Antiochii wierzący otrzymali tą nazwę od ludzi, którzy tam mieszkali, jako coś negatywnego, żeby ich oskarżać. As a definition, which is easier than in the beginning, a Christian is a person spiritually regenerated by the Holy Spirit through faith in the Lord Jesus Christ, who belongs to Christ for eternity, follows Christ and worship Christ. Więc definicja. Chrześcijanin to jest osoba duchowo narodzona na nowo przez Ducha Świętego na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, która należy do Chrystusa na wieczność, naśladuje Chrystusa i uwielbia Chrystusa. We are not Christians just because we were baptized. Nie jesteśmy chrześcijanami dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni. Not even if we go to the church. Nawet nie dlatego, że chodzimy do kościoła i możemy to robić nawet w każdą niedzielę. Or do charity work. Albo zajmować się pracą charytatywną. Or sing in the choir. Czy że ktoś śpiewa w chórze. I'm not a Christian if I'm a moral man. Również nie jestem chrześcijaninem, jeśli jestem moralny. As somebody who just go to the stadium to watch a team playing football. They are not football player. Tak samo jak ktoś, kto idzie na stadion, żeby oglądać mecz futbolu, nie staje się przez to zawodnikiem futbolu. If I give to a name called Taylor something to create to create a suit. Jeżeli pójdę do krawca, żeby on zrobił marynarkę. But he is not a tailor, just the name of Ale on tailor. Nie byłby krawcem, tylko po prostu miał taką nazwę, krawiec. He would destroy my suit. On zniszczy ten garnitur.
What means a Christian? Test number one. Co to znaczy być chrześcijaninem? Test numer jeden. In verse 21 to 26. Like Christ in character. Po pierwsze, chrześcijanin jest podobny do Chrystusa w charakterze. To jest wersety 21 do 26, 11 rozdziału. In verse 21 is the hand of the Lord was with them. W wersecie 21 ręka Pana była z nimi. Without God's intervention, one cannot become a Christian. Bez interwencji Boga nikt nie może stać się chrześcijaninem. To become a Christian must be transformed by the power of God. Żeby stać się chrześcijaninem, ktoś musi być przemieniony przez moc Bożą. In verse 21, the Christian is a man turned to the Lord. I po drugie, w wersecie 21, chrześcijanin to jest człowiek nawrócony do Pana Jezusa. They don't turn from the world to rituals, to a teaching. They turn to a person. Oni nie odwracają się od świata do rytuału, albo tylko do nauki, ale do osoby. Belong to Christ. Identifies with Christ. To znaczy należeć do Chrystusa, identyfikować się z Chrystusem. And everything from the personal relationship with our Lord. I to oznacza osobistą relację z Panem Jezusem. And the third, the Christian is joined to the Lord Christ. Po trzecie, chrześcijanin jest złączony z Chrystusem Panem. They are together. Oni są razem. The first thing you see when somebody started to sin is that he will come less and less in the fellowship of the believers. Pierwszą rzeczą, jaka się pojawia, kiedy ktoś nie żyje tak, jak powinien, jest to, że on jest mniej i mniej w społeczności wierzących. The second test. Drugi test. Like Christ in words. Jest podobny do Chrystusa w słowach. There are fake Christians as fake money. Są fałszywi chrześcijanie, tak jak też mamy fałszywe pieniądze. Nobody would like to receive the salary or the pension in fake money. Nikt nie chciałby otrzymywać wypłaty w fałszywych banknotach. We must see the difference not only with the money, but also with the Christianity. Musimy widzieć różnicę nie tylko w pieniądzach, ale również w chrześcijaństwie. Abraham Lincoln in a play as a lawyer said. Abraham Lincoln w swojej takiej mowie jako prawnik powiedział: If we call a dog's tail a leg, how many legs has the dog got? Jeżeli nazwiemy ogon psa nogą, to jak wiele nóg ten pies ma? How many legs? Jak dużo? How? Still four. Mm-hmm. Yeah. Zgadza się. And the audience of Lincoln was not like you, and they said five. I słuchacze Lincolna nie byli tacy jak wy, i oni powiedzieli pięć. No, still four. Tak, ciągle said, cztery. Lincoln. Powiedział Lincoln. Because no matter what you call the dog's tail, it's still a tail. Ponieważ nieważne, jak nazwiemy ogon psa, to dalej jest ogon. The name doesn't give the essence. It can only identify it. Nazwa nie nadaje tożsamości. Ona tylko ją określa. If we call Christians, but we don't pass this test,
It is bad for us. Jeżeli nazywamy się chrześcijanami, a nie zdajemy tych testów, to jest źle dla nas. So, like Christ in words. Więc jak Chrystus w słowach. What we have in this text? Preach Christ. Mamy tutaj powiedziane o głoszeniu Chrystusa. And they proclaim the gospel. Oni głosili Ewangelię. Encourage others with to love Christ in verse 23. Zachęcanie innych do kochania Chrystusa, werset 23. Teach others about Christ. Uczenie innych o Chrystusie. Barnaba and Saul taught many people. Barnaba i Saul nauczali wielu ludzi. And exalt the name of Christ. I wywyższanie imienia Chrystusa. He does not defend himself, but testifies to Festus and Agrippa about the Lord Jesus Christ. Paweł nie bronił siebie, ale świadczył o Panu Jezusie przed Festusem i Agryppą. In Acts 26. W Dziejach Apostolskich 26. Before a king, Paul proclaims Jesus. Przed królem Paweł głosi Jezusa. Though his life was in danger. Mimo że jego życie było w niebezpieczeństwie. That's a Christian. To jest chrześcijanin. Will speak about Christ. Będzie mówił o Chrystusie. And the third test? I trzeci test? Like Christ in conduct. Podobny do Chrystusa w zachowaniu. Christ telling conduct. Zachowanie mówiące o Chrystusie. The news about the Antioch church travels 500 kilometers. Ta wiadomość o zborze w Antiochii przemierzyła 500 kilometrów. In those conditions, without highway, without WhatsApp, without phone. Bez autostrad, bez WhatsAppa, bez telefonu. Does my life portray Christ to people? Czy moje życie pokazuje ludziom Chrystusa? The Christian shows God's grace in behavior. Chrześcijanie pokazują Bożą łaskę w zachowaniu. In verse 23. Werset 23. Identifies with other believers. Chapter 11, verse 26. Identyfikuje się z innymi wierzącymi. Rozdział 11, 26 werset. Barnaba and Paul took part for a year in the assemblies of the church. Barnaba i Paweł spędzili rok czasu w zgromadzeniach zboru. When we inaugurated the Agape Church building after we met at the theater, about 70 personalities from the city came to inauguration. Kiedy zaczynaliśmy inaugurację, kiedy nastąpiła inauguracja budynku zboru Agape, około 70 ludzi z miasta przyszło, włączając w to takiego burmistrza. There were people involved in education, in banking, director of a bank, inspector in education. Byli tam ludzie zaangażowani w edukację, w bankowość, z różnych dziedzin życia. And they were members of our church and they invited these official people without any shame that they are brethren. Byli ludzie z naszego zboru, którzy zaprosili tych ważnych ludzi bez żadnego wstydu, że oni należą do braterskiego zboru. But I saw that two people, a judge and somebody else, they didn't attend those meetings of celebration. Ale zauważyłem, że dwoje ludzi, taki jeden sędzia i jeszcze ktoś, nie uczestniczyli w tym spotkaniu.
They didn't want to be identified with the believers. Oni nie chcieli być zidentyfikowani z wierzącymi. Another part of this third test apply Christ's command in chapter 26:19. Inna część tego testu to jest stosować przykazania Chrystusa w wersecie 26 i 26:19. I could not resist, said Paul. Paweł powiedział, nie mogłem się sprzeciwiać. We cannot resist to our Lord. Nie możemy się sprzeciwiać naszemu Panu. Paul couldn't. Paweł nie mógł. From a persecutor he became a believer. Od prześladowcy stał się wierzącym. We can say no to our Lord. Nie możemy powiedzieć nie naszemu Panu. And in 1 Peter chapter 4:16 we saw suffer for Christ. W 1 Piotra 4:16 widzimy cierpienie dla Chrystusa. We don't afraid to be identified, we don't ashamed with Christ. Nie boimy się być zidentyfikowani, nie boimy się jakby ponosić wstydu dla Chrystusa. So there are three tests here. To są te trzy testy? Like Christ in character, like Christ in words, and like Christ in conduct. Podobny do Chrystusa w charakterze, w słowach i w zachowaniu. A little boy asked his father, Dad, what is a Christian? Mały chłopiec zapytał swojego ojca, tato, kto to jest chrześcijanin? And the father told what's a Christian, like we discussed today. I tata mu opowiedział, kto to jest chrześcijanin, tak jak my teraz. And the boy said, Dad, but have I ever seen a Christian? Tato, ale czy ja kiedykolwiek widziałem chrześcijanina? Christ-like in character, in conduct, in words. Podobny do Chrystusa w charakterze, zachowaniu i słowach. Thank you. Dziękuję.